Witamy Państwa. Kolejny film historyczny niebocentryzmu. No, tych filmów historycznych już trochę było. Dojechaliśmy nawet do jeziora Bajkał, ale teraz mamy potwierdzenie pałacu i pewnych wydarzeń związanych z Pałacem Najwyższego. Z tej właśnie potwierdzenie właśnie chociażby istnienia tej kuli. To niektórzy, chociaż my to widzimy wizualnie, w niektórych warunkach pogodowych to jest widoczne, ale niektórzy, no powiedzmy, mogliby mieć jakieś wątpliwości. Albo po prostu znów domagają się, co niektórzy parę filmów do tyłu, to się domagali jakichś tam dowodów. No dobra, no niech się tam dowiedzą, nieważne, to nie ma znaczenia, czy się tam domagali, nie domagali. Niebocentrycy wiedzą, co jest grane, natomiast no, jeżeli ktoś tam coś inno, ma jakieś tam inną opcję, helio czy płasko, powiedzmy, no to oni sobie tam będą. Dla nich pałac nie ma prawa istnieć. O, może tak. Czy dla jednych, dla drugich tego. Ale to, co się dzisiaj dowiemy, to nam pozwoli zrozumieć, dlaczego przez 2,5 roku bito się z niebocentryzmem w internecie. No wręcz bito po prostu. To szaleństwo nie znało granic ze strony niektórych, powiedzmy, zatwardziałych heliocentryków. Powiedzmy, mówiąc bardzo grzecznie. Słuchajcie, no i natomiast, a teraz jest na przykład bardzo ostra propaganda płaskiej ziemi. Na przykład, dlaczego to jest? Wiecie, dlaczego to jest? Bo dla jednych, dla drugich pałac nie ma prawa istnieć. On nie istnieje. Oni nawet o tym nie mówią. Dlaczego? Bo przez całe wieki był gigantyczny wysiłek, aby ludzie nie dowiedzieli się, że nad nami jest gigantyczny Pałac Najwyższego. Nie mieli prawa się o tym dowiedzieć i robiono gigantyczne wysiłki, żeby nikt na ten temat chociażby słowa nie powiedział i miało to w ogóle nie istnieć, takie pojęcie jak Pałac Najwyższego. A dzisiaj mamy akurat takie źródło historyczne, bardzo kontrowersyjne, które właśnie o tym mówi. Mało tego, to nie tylko to, że pałac istnieje, tłumaczy nam, zaraz połapiecie się, jak tutaj wiele będzie mówić, połapiecie się, dlaczego zostało wyłączone i dlaczego mamy taki obraz jak za oknem, nie? Czyli taki świat, żyjemy w takim systemie. O. Dlaczego ten system został tak właśnie skonstruowany, gdzie przerabiamy dzień w dzień zło. O. Cierpienie, o, to słowo też wpadnie. No i to się dowiemy. No to teraz trzeba słuchać. No to prosimy. Dawaj. Witam Państwa. O co chodzi? Oczywiście. Chodzi o to, że skorzystałam z tej tak zwanej wiedzy tajemnej z kabały żydowskiej. Chodzi o słowo cimcum. Cimcum. Dziwnie brzmi, nie? Dla mnie też tak dziwnie zabrzmiało i jakoś mnie tak mocno zainteresowało. Oczywiście ja Państwu absolutnie nie polecam babrania się w kabale, bo mówiąc szczerze, jest to wiedza, którą naprawdę ciężko zrozumieć, która jest poplątana, to jest poplątanie z pomieszaniem i z całą obrzydliwością. Ja do niej podeszłam. Dla mnie ona trąca trucizną, więc ja skorzystałam tylko z kilku elementów. Zresztą sądzę, że, mówiąc szczerze, nie wiem, ale tak mi się wydaje, bo jest ich, tej kabały, kilka ksiąg. Sądzę, że nie wszystko jest upublicznione. Wątpię w to. Niemniej jednak ja skorzystałam fragmentarycznie. Myślę, że Państwo wiecie, czym jest kabała. Ja, mówiąc szczerze, to kojarzyłam się zawsze tylko na przykład z wróżeniem przez wróżki kartami, bo na to się mówi kabała. Dlatego mnie się tylko z tym to kojarzyło. Albo z tymi czerwonymi nitkami, które noszą na ręku niektórzy zwolennicy kabały. Tym razem właśnie wpadł mi w ręce pewien artykuł, który Państwu zalinkujemy. Tylko proszę pamiętać, że trzeba sobie to poczytać z pewnym nastawieniem niebocentrycznym, a więc jak zwykle trzeba przesiać przez sito niebocentryczne. I tam właśnie to słowo
cimcum napotkałam. Przy okazji drzewa życia, ale to o tym wspomnę na koniec i pokrótce tylko wyjaśnię, o co chodzi. Jak widzimy cimcum, tutaj strzałka skierowana jest do centrum Pałacu Najwyższego, no bo tutaj możemy śmiało stwierdzić, że jest to model niebocentryzmu, życia wewnątrz kuli. I co oznacza cimcum? W dokładnym tłumaczeniu to oznacza skurcz, wycofanie się. A gdzieś znalazłam właśnie tłumaczenie, że jest to konkretnie skurcz Boga. Oczywiście nie chodzi tutaj o fizyczny skurcz pałacu, chociaż tutaj ten obraz mógłby tak sugerować, natomiast tu chodzi bardziej o jakieś takie nie tyle co przesłanie, co taką przenośnię. Dlaczego? Dlatego właśnie, ponieważ w tłumaczeniu jest to skurcz, mnie się skojarzyło to bezpośrednio z sercem. Jak już kiedyś mówiliśmy Państwu w innych filmach, Pałac Najwyższego jest sercem wszechświata, można powiedzieć, sercem naszej wklęsłej ziemi i jest według nas kompatybilne to centrum z centrum naszego sterowania, naszego dowodzenia, czyli z naszymi sercami. Już mówiliśmy, że ono ma takie same wibracje, takie same bicie tego serca i tak dalej, i tak dalej. To o tym już wszystkim mówiliśmy. Mówiliśmy, że w sercu naszym mieszkają nasze dusze. Nasze serca zostały obdarowane i Ojciec Niebocentryczny wyrył w nich swoje prawa, które tak morderczo i z uporem maniaka demoniści przez wieki chcieli nas tych praw jakby pozbawić i puścić je w zapomnienie. Nie udało im się to, jak widać, do tej pory. Zacytuję tutaj Wikipedię. Niektórzy się denerwują, że ja korzystam z Wikipedii, ale powiem krótko, że ja korzystam z Wikipedii, ponieważ, jak już powiedziałam, demoniści pilnują się prawa naturalnego i w Wikipedii często, gęsto spotykamy się z elementami prawdy. Są one manipulacyjne, te wszystkie formułki, natomiast przy odpowiednim skupieniu się, przy odpowiednim spojrzeniu można stamtąd wyłuskać prawdę, dlatego ja posiłkuję się Wikipedią i się tego nie wstydzę. I Państwu też polecam skorzystać z takiego samego sposobu, tylko trzeba zawsze przesiewać przez sito niebocentryczne. Cimcum. Jest to wycofanie, skurczenie się. W kabale luriańskiej wycofanie się Boga z samego siebie, w wyniku którego powstała przestrzeń, w której mogło dojść do stworzenia. I o jakie stworzenie tutaj chodzi? Oczywiście chodzi o to stworzenie, które opisuje na przykład Biblia, czy tam inne jakieś bajkowe książki. I chodzi o akt stworzenia tylko, nie tej za czasów złotej ery, za jakby kreacji najwyższego, tylko chodzi o akt stworzenia cywilizacji diabelskiej. W ogóle musicie Państwo wiedzieć i podejść do, na przykład do Biblii w ten sposób, bo wielu z Was opiera się na Biblii i jakby od tej Biblii nie potrafi się odłączyć. Spójrzcie Państwo na Biblię pod tym kątem, że jest to książka spisana dla hybryd. Jest to programator swoisty. Także mówiąc szczerze, nikt nas, hiperborejczyków, tam nie wziął pod uwagę. Tam jest wszystko opisane. To, co się działo wśród hybryd. Oczywiście jest mnóstwo tam manipulacji, programowania i tak dalej, ale ta książka, Biblia, powstała dla hybryd, tak jak i inne ścieżki duchowe, które de facto, skoro istnieją w tym świecie, a jest to świat diabelski, bo akt stworzenia dotyczy świata diabelskiego. Wiemy już o tym, że była umowa między Ojcem Niebocentrycznym a diabłem i Ojciec przez to właśnie cimcum. Oczywiście jest to takie trochę obraźliwe określenie. On
jakby na ten czas wycofał się. Jakby wstrzymał oddech. Bo tutaj trzeba dodać, że cimcum jako skurcz, mówiąc szczerze, dosłownie, no to oznacza to skurcz pałacu, tak? Ale że pałac funkcjonuje tak jak serce, więc można by było stwierdzić, że tak jak serce ma dwa skurcze, jedno jest, jest to skurcz komorowy i drugi skurcz przedsionkowy, w jednym z nich serce pompuje podczas tego skurczu krew do tętnic, a w drugim gromadzi 80% krwi, jakby zamyka zastawki i gromadzi tą krew w sobie. To tak można stwierdzić, że cimcum oznacza skurcz pałacu najwyższego, gdzie on pozamykał wszystkie drzwi, odpływ energii, energię zatrzymał i dał czas wedle umowy, jaką zawarli, dał czas na stworzenie cywilizacji diabelskiej i na udowodnienie prawdopodobnie przez diabła swoich tez. Najprawdopodobniej zarzutów. Najprawdopodobniej się przechwalał, że stworzy jeszcze lepszą cywilizację niż ojciec niebocentryczny, lepszą od hiperborejczyków. Dlatego ja śmiem twierdzić, że ponieważ nigdzie się nie wspomina o hiperborejczykach, jeśli się coś mówi o hiperborei, czy jeśli się mówi coś o czasach złotej ery, o samym człowieku, o budowie człowieka, jest to wszystko tak mocno zakłamane, że naprawdę jest ciężko dojść do prawdy i godziny po prostu, czy dni, czy lat potrzeba, żeby to wszystko rozwikłać, a i tak naprawdę ciężko się w tym wszystkim połapać. Ja jeszcze skończę ten cytat, cytować z Wikipedii, więc mówiąc dalej, jest to: akt ograniczenia spowodował uaktywnienie się Sefiry Din. Jest to surowy sąd. Sefira należy do kabalistycznego drzewa życia, o tym wspomnę jeszcze na koniec, co spowodowało nałożenie praw konieczności na niczym nieograniczoną do tej pory potencjalność. Podczas złotej ery, to już wiemy, że funkcjonowaliśmy zupełnie inaczej i ogólnie w tej chwili nasze dusze, nasza pamięć komórkowa o tym wszystkim zapomniała, ponieważ zostaliśmy zmanipulowani, używano wobec nas socjotechnik, na różne sposoby nas oszukiwano i wprowadzano w świat blefu, abyśmy nie pamiętali o tym, jak funkcjonować, jaki mamy potencjał. Myśmy nie potrzebowali do tego ani elektroniki, tak jak teraz. Wszystko jest oprogramowane, wszystko nasze ciała, ciała hybryd de facto, nasze też w zasadzie, bo też posiadamy mnóstwo różnych programów. Wszystko teraz się rządzi jakby sztuczną inteligencją i to nie jest, że to teraz tylko, ale i wcześniej. To wszystko wdrażanie jakichś programów i programowanie naszych umysłów, manipulacja i tak dalej, i tak dalej. A więc zabito w nas w tym czasie właśnie naszą potencjalność. Natomiast ostatnim stwierdzeniem, jeśli chodzi o całe to znaczenie słowa cimcum z Wikipedii, to jest właśnie takie zdanie: cimcum jest wkroczeniem cierpienia w świat. A więc jest to okres, kiedy diabeł dostał dla swoich rządów, gdzie wprowadził tutaj cierpienie i zło, ponieważ najprawdopodobniej chciał udowodnić swojemu genotypowi, że on będzie lepszym Bogiem, ponieważ on nie tylko ludziom pokaże dobro, ale i zło. No, ja tam uważam, że więcej jest tego zła niż tego dobra. Ale to już pozostawiam Państwu do oceny. Więc moim zdaniem to określenie cimcum
Oczywiście ma kilka znaczeń, bo demoniści bardzo lubią tą wieloznaczeniowość i prawdopodobnie jest to określenie jednym słowem na kilka jakby znaczeń w jednym. Czyli jeśli oni tam sobie mówią to cimcum, to oni już wiedzą, o co chodzi. Jest to czas dany diabłu na to, aby on udowodnił swoje jakieś tam racje, którymi się prawdopodobnie przechwalał. Mnie się jeszcze kojarzy to cimcum, po pierwsze z odgłosem bicia serca. Jak sobie powtórzymy tak cimcum, cimcum, no to tak jakby to był, przypominałoby właśnie odgłos bicia serca czy zegara. Natomiast według mnie to jest takie słowo, takie trochę przekrętne, pokrętne, takie trochę drwiące, trochę obraźliwe i wydaje mi się, że jest to czas, kiedy oni, o, jest to czas cimcum, gdzie wszystko się przekręca do góry nogami, zakłamuje się, robi się jeden wielki blef, miesza się wszystko, miksuje, no robi się jedną wielką rozpierduchę po to, żeby nikt później jakby nie mógł dojść do prawdy, a już na pewno cywilizacja hybryd nie może poznać prawdy. No bo to już by był jakby strzał w kolano, że tak powiem. Jeszcze co chcę Państwu powiedzieć. Ze słowem cimcum jest ściśle powiązane wyrażenie kontrakcja. Także proszę, my zalinkujemy, proszę zerknąć, co to jest, bo to też jest ważna kwestia. Ale to sobie Państwo od razu skojarzycie, o co chodzi. I o tym drzewie życia to tak bardzo króciutko, bo jest to dość rozległy temat i ten temat, na ten temat poświęcimy jakiś inny odcinek. W każdym razie drzewo kabalistyczne, drzewo życia jest to prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że, no bo dlaczego akurat drzewo życia, że jest to po prostu skradzione element złotej ery, aczkolwiek bardzo, bardzo znaczący element. Składa się z dwóch jakby sfer, ze sfery jasnej, ze sfery ciemnej, z korona, odpowiednik Bożkara, czyli jasna strona, korzenie, ciemna strona, bogini księżyca. O, jeszcze powiem taką ciekawostkę, że właśnie dziś się dowiedziałam. No może to jest śmieszne, no ale akurat dziś się dowiedziałam, że w rzymskiej mitologii bogini księżyca to jest bogini Diana. A chciałam Państwu powiedzieć, że bogini Diana jest jakby obiektem kultu w dzisiejszym Hollywood. I to właśnie tej bogini składa się ofiary całopalne. Także to też jest taka ciekawostka. Czym jest drzewo życia kabalistyczne? Drzewo życia jest jakby taką sferą duchową Żyda. Na pewno nam się przyda to drzewo życia do tego, aby Państwu wyjaśnić coś bliżej na temat genetyki hybrydy. I myślę, że o tym nakręcimy następny odcinek. Mam nadzieję, że Państwu dość klarownie wyjaśniłam to cimcum. Proszę sobie posprawdzać linki. Zalinkujemy jeszcze pewien artykuł na temat drzewa życia, drzewa życia, gdzie nawet jest coś tam mowa o Pałacu Najwyższego. Natomiast ja bym chciała Państwu powiedzieć i że jest to dość trudny temat, proszę się zagłębić, a my jeszcze nigdy takich trudności ze zrobieniem tego filmu nie mieliśmy, prawda? Ale słuchajcie, my jesteśmy wytrwali. Choćbyśmy mieli 10 razy kręcić ten film, to i tak go zrobimy. Jak go mieliśmy zrobić, tak go zrobiliśmy. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.